Serwus, moi drodzy! Witam Was po przerwie spowodowanej kilkoma ważnymi czynnikami. Po pierwsze, naprawdę sporą ilością pracy, która mnie wstrzymała w pierwszym i drugim tygodniu publikacji. A potem, niestety, mocną chorobą w rodzinie, obie moje córy i żona przechodziły ciężką jelitówkę. Było ciężko skupić się tylko i wyłącznie na nagrywaniu i na publikacjach. Ale na szczęście wszystkie niedogodności już za nami. Można wrócić i dziś wracam do Was z dwoma sprawami. Pierwszą, pokazaniem tego, co się działo na początku wiosny, zarówno na rowerze, jak i wokół całego Velo. A druga rzecz, jadę właśnie do Przemka Piotrowskiego, do sklepu Ekolarski, żeby zostawić mojego rumaka na serwis przed działaniami majowymi. A właśnie w maju będzie się działo u mnie bardzo dużo. Przede mną bardzo wiele zwiedzania, jazdy i publikacji związanej z wyścigami Tomka Marcińskiego, ale nie tylko. I jednocześnie swojego wyjazdu do Włoch, bo po raz drugi chcę Wam przybliżyć Toscanię, ale nie w wersji Strade Bianche, tylko w tej trochę bardziej tajemniczej i nieznanej, o którą pytacie w związku z moimi poprzednimi filmami z Toskanii. Więc na pewno spodziewajcie się ciekawych materiałów z takich trochę mniej znanych miejsc niż Siena. A teraz zapraszam, żebyście poglądali, co robiliśmy na początku wiosny. Czołem, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszamy Was na krótką relację kolejnej ustawki śmigusowo-dingusowej traski kofirajdowej do Krakowa. Zebraliśmy ekipę w Jaworznie, lecimy do Czernichowa, do Róży na kawkę. Tomek ruszył z Wieliczki z ekipą kofirajdu krakowskiego i zamierzamy się spotkać, zjeść ciacho, pogadać w świątecznej atmosferze. No i przywitać tę wiosnę, a też my mamy okazję uczcić naszą pierwszą rocznicę. W końcu jest 1 kwietnia, ruszaliśmy w ubiegłym roku w trochę innej atmosferze, w tym sensie, że było znacznie chłodniej. Przemarzliśmy, nagrywając dla Was pierwsze wspólne odcinki. No a dzisiaj pogoda nas rozpieszcza, planowane około 20 kilku stopni. Co prawda dość wietrznie, ale peleton zebrał się całkiem przyzwoity, także na pewno damy radę. Zapraszam Was, łapcie słońce, łapcie pozytywną energię, no i do zobaczenia na trasach, na wspólnych kolejnych ustawkach. Tak jak wspomniał Mars, na starcie stanęło naprawdę sporo osób i jak to często bywa, nie do końca wiedzieliśmy, na jakim poziomie umiejętności i wytrenowania będą te osoby. Co gorsze, w tym dniu panowały naprawdę dosyć trudne warunki atmosferyczne, bo wiał naprawdę bardzo silny wiatr. Jednak mieliśmy w tym trochę szczęścia, bo pierwsza część trasy, dojazd do punktu docelowego, kawiarni Róża, pokonywaliśmy z wiatrem. Tempo było równe, wszyscy spokojnie dojechaliśmy do celu i nieważne było, czy jedziemy na gravelach, na szosach, po prostu liczył się uśmiech i dobra zabawa. A na miejscu w Róży, jak to w Róży, oczywiście można było zjeść coś słodkiego, napić piwa zero, zrobić pamiątkową fotę z Mańkiem, ale przede wszystkim napoić, żeby móc z powrotem spokojnie dojechać do Jaworzna albo do Krakowa.
ustaliliśmy na miejscu w Róży, że peleton możemy podzielić. Było sporo osób, które naprawdę miały sporo energii w nodze, więc daliśmy zielone światło, że mogą spokojnie ruszyć szybciej, a reszta grupy dojedzie spokojnie do celu w Jaworznie i w Krakowie. Ogromnie się cieszymy, że na starcie stawiło się aż tyle osób i że atmosfera była tak pozytywna. Mocno podkreślaliście, że chcielibyście, żeby takich ustawek było więcej, no i my w miarę możliwości będziemy starali się tę prośbę spełnić. Więc śledźcie proszę nasze profile, po to, żeby następne Coffee Ride Was nie ominęły. No witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj korzystając ze wspaniałej aury, iście letniej, a nie wiosennej, zapraszamy Was na górski trening. Klasyka gatunku, czyli wybraliśmy się do Wisły, Szczyrku. Tutaj robimy pętelkę. No i co? Trenujemy do sezonu. Przygotowujemy się, pokażemy Wam dzisiaj na ujęciach nasze beskidzkie tereny. Na pierwszy ogień, jak zawsze, podjazd pod Salmopol od strony Szczyrku. Czyli solidne 7 km kręcenia. W każdym razie ten podjazd jest super na start, dlatego że najpierw mamy do czynienia z takim kilkukilometrowym dojazdem, delikatną wznosząca się droga. No i potem podjazd się wybija, więc jest idealny na taką rozgrzewę, żeby nie za bardzo się zmęczyć. No ale już też trochę rozgrzać organizm, poczuć te przewyższenia. Także dojeżdżamy sobie na Salmopol, no i lecimy dalej w kierunku Wisły. Tam spotkamy się z Kubą, no i zawierzymy dzisiaj jego talentom kreślarskim, to znaczy Kuba dosyć dobrze zna te tereny, więc zaproponował dzisiaj trasę krajobrazową, no a my chętnie przystaliśmy na jego propozycję. No teraz uśmiechnij się ładnie, teraz już endorfinki już Ci weszły na pewno. Pierwszy jestem dzisiaj na segmencie, 32,5 na godzinę. Pobiłeś dzisiaj Tomka Niemca, tak? Nie widać po mnie. Zmęczenia? Nie, nie, no. Wytrenowany. Zmęczenia w ogóle nie widać, tak? No, wszystko zasługa Kuby. Czy myślisz, że mogą go do Jumbo Lizę Bike wziąć? Na trenera? Mogą. Na drugiego na razie. No słuchajcie, po raz kolejny życie nas zaskakuje. Zjechaliśmy sobie właśnie z Salmopolu. Niestety jedna z naszych koleżanek, Ela, się przewróciła na jednym z zakrętów. Jest dosyć wcześnie i ten asfalt, który jest w górach, no niestety nie zawsze jest w tych miejscach suchy. No i trafiliśmy na takie dwa cieki wodne, które były słabo widoczne w zacienionych miejscach, no i niestety Ela zaliczyła szlifa, więc będziemy musieli no troszkę zmodyfikować na pewno nasze plany. Na szczęście skończyło się na tylko kilku zadrapaniach i pewnie kilku siniakach, więc to nic poważnego. Natomiast no perspektywa zrobienia ponad 100 km i 2000 w górę w takiej sytuacji no nie byłaby zbyt fajną perspektywą po prostu dla niej. Jak znam naszą grupę, no to się dopasujemy, coś zmodyfikujemy, być może skrócimy trasę albo po prostu zupełnie odpuścimy. Słuchajcie, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie nawzajem. Jeśli widzicie jakąś taką sytuację, pokazujcie sobie wcześniej, że jest jakieś niebezpieczeństwo, pilnujcie się. No bo szkoda, jest początek sezonu i po prostu szkoda, żeby go tracić przez jakieś wypadki. Mieliśmy się wybrać taką bardzo unikatową trasą, bez ruchu ulicznego, naprawdę w kameralnych warunkach. No ale stało się jak się stało, więc trzeba szybko naginać, więc
wpadł pomysł, żeby zaliczyć klasyczny trójstyk. Przejedziemy sobie przez Kumalonkę, przez Istebną. Mam nadzieję, że ruch uliczny nas mocno nie zestresuje, ale na trójstyku siądziemy, pooglądamy wspaniałe widoki, wypijemy izotonik i wrócimy z powrotem. Najprawdopodobniej tą samą trasą, albo zahaczymy sobie przez Stecówkę. No i potem klasyczny zjazd do Wisły. Reszta ekipy jeszcze poleci przez Salmopol, a ja wracam do Ustronia, do swojej rodzinki, no bo tak trzeba żyć! No i moi drodzy, dotarliśmy właśnie do trójstyku. Trójstyku, czyli trójstyku granic polskiej, czeskiej i słowackiej. Niestety jeszcze nasza ulubiona kawiarenka na Kofole nie jest otwarta, więc troszkę jesteśmy zawiedzeni, no ale cóż, nie zawsze idzie tak, jak iść powinno. Dzisiaj musimy się dostosować do warunków. Najważniejsze jest to, że humory dopisują, pogoda dopisuje, więc jakoś to będzie. Polecam Wam tą część, żeby tutaj zaglądnąć. W sezonie jest sporo ludzi, ale na pewno warto tu podjechać. Kontynuujemy naszą traskę. Postanowiliśmy pojechać bardziej malowniczą częścią, czyli przez tak zwaną Stecówkę. Właśnie sobie podjeżdżamy. No i później już tylko zjazd do Wisły Czarnej z powrotem do Szczyrku przez Salmopol. Wszyscy się czują dobrze, więc lecimy. Doładowani kaloriami. Obiadek zjedzony, więc można śmigać w takich oto pięknych okolicznościach przyrody. I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply. Now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something. But I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in. If you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Time ticking, now I hear it, dawg. I don't say it, but I seen it all. Seen a post and I seen a haste. When it hit me now, I ignore the calls. No time. No i moi drodzy, po raz drugi dzisiaj jesteśmy na Salmopolu. Drugi i ostatni. Podjechaliśmy, teraz tylko zjazd do Szczyrku, no i koniec wycieczki, czas wracać do domu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o followowaniu naszego Instagrama, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ciao! Ja już jestem z powrotem w tym samym miejscu, z którego zaczynałem, ale na zupełnie innym rowerze, bo to jest właśnie rzecz, na którą, mówiąc szczerze, naprawdę czekałem. Będę miał przyjemność jeździć na Orce Areo Przema Piotrowskiego. O specyfikacji roweru będę Wam opowiadał w następnym odcinku, ale tak naprawdę wziąłem ten rower po to, żeby pierwszy raz w życiu sam pośmigać na właśnie rowerze, no przede wszystkim stworzonym do tego, żeby zasuwać po terenie płaskim, ale druga sprawa, kilka osób
ostatnim czasie, w zasadzie w ostatnich dwóch miesiącach pisało, jaki rower wybrać, no bo widzicie, że raczej jeździmy ja na TCR-ze. Mars teraz wziął Orkę w 100% po to, żeby się rzeczywiście wspinać. No i trochę się pojawia być może takie zapytania, dlaczego, zwłaszcza, że mieszkacie w terenach małogórskich. Widzicie, że jeździmy i naprawdę uwielbiamy góry, staramy się po nich jeździć całkiem sporo, ale ja w tym sezonie, jak wspomniałem już w zimie, ja się przygotowuję w tym roku pod wyścig Time Trail Mistrzostwa Polski na rowerze czasowym. No i właśnie chcę popróbować, jak wygląda jazda na rowerze, który był tworzony w tunelu aerodynamicznym, jak inaczej się jeździ, jaka jest charakterystyka, czy rzeczywiście takie rowery są bardziej podatne na wiatr. Wiele pytań jest na temat właśnie tego typu rowerów, no i zwłaszcza w kontekście tego, czy taki rower bardziej się opłaca do treningu w terenach, w jakim jesteśmy. No, jasne, Jaworzno jest parkurkowate, mamy gdzieś tam jakieś podjazdy w pobliżu, możemy jechać w stronę Krakowa i rzeczywiście porobić nawet 1500 i więcej przewyższenia. Są takie możliwości, no ale przeważnie te treningi wykonujemy z przewyższeniami w okolicach 500, no może 800 metrów, więc raczej płasko jak dla nas. Jaka będzie różnica? No to musicie pooglądać w następnych odcinkach, a na razie strzałeczka i do zobaczenia następnym razem.